Cześć i witajcie już w kolejnym przeglądzie update'ów. Dzisiaj omówimy update 1.6. W chwili obecnej mamy już wersję 1.6.4, która poprawiła kilka błędów, które występowały właśnie w wersji 1.6, lecz właśnie ta wersja 1.6 przyniosła najwięcej zmian, najwięcej poprawek i właśnie tą dzisiaj omówimy. Omówimy, co zostało dodane, co zostało poprawione. Powiem wam, jak skraftować nowe przedmioty i trochę właśnie informacji o tym najnowszym update'cie. Zapraszam do oglądania. Świat ujrzał update'a 1.6 w dzisiejszym dniu, czyli 26 maja, około godziny 11.11. No i ja wam teraz powiem najważniejsze zmiany, moim zdaniem najciekawsze. Zacznijmy od tego, co tutaj widzicie. To jest trawa. Trawa właśnie została dodana w tym update'cie i w różnych biomach przyjmuje ona różne kolory, odpowiednie dla wybranego biomu. W tej chwili już nie możemy zebrać nasion z ziemi. Jedyna możliwość teraz uzyskania nasiona to jest właśnie niszcząc taką trawę, z której niekiedy wyleci właśnie takie nasionko. Kolejnym przedmiotem wartym uwagi, które dodano właśnie w tym update'cie, są mapy. Na początku może przedstawię wam, jak tworzymy mapę. Potrzebujemy 8 kartek oraz kompasu. I w tej chwili bierzemy nasze kartki, ustawiamy je w taki sposób i prawie jak skrzynię. I na środku dajemy kompas. I właśnie w taki sposób kraftujemy mapę. No i tak, na czym działa, na jakiej zasadzie działa ta mapa? Gdy ją teraz podniesiemy, ujrzymy nasz świat, przynajmniej punkt, w którym się obecnie znajdujemy. Jest to tak jakby zastępca kartografera, czyli programu, który tworzył nam mapę. Wprawdzie mówiąc, nadal będę używać kartografera, ponieważ moim zdaniem mapy tworzone tutaj na tej małej mapie w grze nie są dosyć wyraźne, a poza tym są widoku 2D. No i te mapy z czasem, gdy będziemy się poruszać, będą się powiększać. Ten biały punkcik po środku to oczywiście jesteśmy my. I no, dzięki takiej mapie możemy na przykład odnaleźć nasz punkt, jak się zgubimy, na przykład nasz punkt, gdzie znajduje się domek lub jakieś wyznaczone jezioro, morze, które jest łatwe do zapamiętania. Dobra, jak już jesteśmy na pustyni, to mogę wam pokazać kolejną zmianę. Tutaj już ją widzimy. Są to martwe krzewy. Z tego co wiem, gdy zniszczymy taki krzew, to nic z niego nie wypadnie. W przeciwieństwie do żywych krzewów, które możemy spotkać w lasach. I nie mówię tutaj o trawie, ponieważ to są dwa inne przedmioty. Z żywych krzewów mogą wypaść także nasiona, tak samo jak z trawy. Kolejnym przedmiotem, który wam pokażę, są zapadnie lub potocznie można na to mówić pułapki. Pułapki wyglądają tak, lecz na początku pokażę wam, jak je skraftować. Będziemy potrzebować jedynie drewna, które ustawiamy w taki sposób, czyli razem 6 klocków desek, to są deski, które ustawiamy w taki sposób, otrzymujemy 2 razy pułapkę. Pułapkę możemy, jak widzicie, nie możemy jej postawić, w tej chwili próbuję ją postawić właśnie na ziemi, nie możemy tego zrobić, ponieważ pułapka przylega do ściany bocznej, czyli nie do ściany górnej. Na przykład tutaj moglibyśmy ją położyć, ponieważ ona właśnie przylega do tej ściany górnej i teraz nawet gdybyśmy zniszczyli klocki, które tutaj koło niej leżą, pod nią na przykład, to ona by się nie zniszczyła. Dopiero gdy zniszczymy tą ścianę, do której ona przylega, to wtedy ona odpadnie. Czyli pułapki możemy tylko kłaść koło jakiegoś klocka. Jak chcemy ją położyć na ziemi, to musimy wykopać dziurę. Pułapki możemy aktywować ręką, czyli otwierać je i zamykać. Oraz oczywiście czerwonym proszkiem i na przykład dźwignią. Fajne jest to, że na przykład
istniał kiedyś taki bug, że gdy energia, gdy czerwony proszek nie był dokładnie zwrócony ku właśnie jakiemuś odbiornikowi, jak na przykład tutaj tej pułapce, no to nie działało, a w tej chwili to właśnie działa. Możemy z tych pułapek robić właśnie różne fajne budowle, na przykład mosty, które można aktywować przy przyjściu nieproszonego gościa, przez co na przykład wpadną do lawy, którą byście wtedy wylali pod taki most. Możemy oczywiście tworzyć różne wejścia podziemne, możemy tworzyć okna. Jak tworzymy okna? Niestety okna te nie będą mogły mieć dziury, czyli nie będziemy mogli przez nie, po prostu nie będziemy mogli przez nie patrzeć. Przyjmijmy, że to jest nasza ściana taka mała trochę. No i wystarczy, że teraz położymy i stworzy nam się takie okno. Jak wiecie, gdy zniszczymy teraz klocek, do którego ta pułapka przylega, to pułapka sama też odpadnie, więc to jest jeden minus. Możemy też tworzyć ladę, co już jest bardziej wygodne, ponieważ nawet fajnie to wygląda, możemy ją otwierać, zamykać. Może to posłużyć także jako drzwi. Jak wiecie, przez to potwory nie będą mogły przejść, jak na przykład tutaj znajdowałaby się ściana, to one przez to nie przejdą. To jest takie jakby takie drzwi z widokiem. Dobra, przejdźmy dalej. Nie wiem, czy zauważyliście, ale chyba zostało zmodyfikowany plik, który odpowiada za generowanie mapy, ponieważ w tej chwili moja mapa jest o wiele fajniejsza niż te zeszłych update'ów. Jakieś latające wyspy, wielkie skały, jest po prostu świetna. Ja w tej chwili będę usuwać mojego starego save'a i tworzyć mapę. Tak szczerze mówiąc, no to czekam, aż wyjdzie oficjalna wersja, czyli to już ta końcowa, i dopiero wtedy zacznę prawdziwą nową grę. No wygląda to fantastycznie, te dziury tam naprawdę Notch dobrze się spisał. I tutaj już mamy latający piasek. Od razu chciałbym powiedzieć, że nadal możemy tworzyć latający piasek. Niektórzy mówili, że będzie to niemożliwe po update'cie. Ja wszystko sprawdziłem i nadal ujdzie zrobić właśnie taki latający piasek. Jeszcze teraz kilka takich krótkich informacji dotyczących update'a. Na przykład dodano więcej utworów do płytek, które oferują teraz więcej niż 15 utworów. Jest teraz dla tych, co na przykład hostują serwer lub grają na serwerach, jest możliwość włączenia netheru, czyli innego wymiaru, na serwerach multiplayer. To jest też bardzo fajną zmianą. Jak wiecie, w poprzednich było to niemożliwe. Tutaj właśnie spotkałem na te krzewy, o których wam już mówiłem. Wyglądają one tak i wylatują z nich także nasiona. Kolejną zmianą to jest to, że niestety usunięto to wszystkie boostery, czyli nawet Dual Twin Turbo nie działa, ponieważ sprawdzałem go. No a w zamian zwiększono przyspieszenie, które nadają przyspieszające tory. Trochę szkoda tych boosterów. Mam nadzieję, że uda mi się wymyśleć coś z typu booster za pomocą właśnie tych przyspieszających torów. Wtedy dam wam od razu znać, zrobię poradnik. Dobra, przejdźmy teraz może do ognia, do rzeczy związanych z ogniem. No i jesteśmy tutaj w tej chwili w takim miejscu i rozstawimy sobie parę przedmiotów. Zostały poprawione kilka, może błędów można już to nazwać z ogniem. Na przykład poprawiono, że w tej chwili schody mogą się już palić. Płotki też. Co bardzo mnie ucieszyło, że ognioodporne drewno, czyli drewno stworzone z dwóch płytek, nadal nie jest w stanie się zapalić. Czyli domki stworzone właśnie z ognioodpornego drewna są bezpieczne. W przeciwieństwie do płotków, które w tej chwili mogą już się palić. Jak widzicie, tutaj nasze ognioodporne drewno się nie pali. No, na dodatek rozprzestrzenianie się ognia przy pożarze nie jest już takie szybkie, czyli ogień wolniej się rozprzestrzenia. Następną wartą uwagi zmianą jest to, że grzyby
od tego update'a mają możliwość rozprzestrzeniania się, czyli można tworzyć farmę grzybów, można no po prostu położyć gdzieś grzyba i on po jakimś czasie koło niego pojawią się kolejne. Jest to proces wolny, więc nie spodziewajcie się, że po jednym dniu już pojawią się grzyby. Aczkolwiek jest to możliwe, nie jestem do końca pewien co do ich tempa rozprzestrzeniania się. Myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o te najważniejsze bugi. Teraz jeszcze kilka zmian i poprawek, które zostały dodane właśnie w tym update'cie. No więc tak, przelecimy to szybko, ponieważ już filmik całkiem długo trwa, więc zacznijmy od tego, że zostało poprawione zapisywanie pozycji kierunku, w którą patrzy postać. Czyli jak na przykład będziemy się patrzeć tutaj, zapiszemy grę i wrócimy do gry, to postać nadal będzie się patrzyła tutaj. Nie tak jak w wcześniejszych wersjach gry, że postać patrzała się zawsze w jedną stronę. Kolejną poprawioną rzeczą jest to, że ogień niestety już i woda nie działa na południowo-zachodni bak z wodą i z lawą. Czyli w tej chwili niestety nie możemy już używać windy wodnej, co też jest bardzo... czego też mi jest bardzo szkoda. Mam nadzieję, że wymyślę jakąś nową windę. Na przykład możecie używać w tej chwili windy z łódek, która jest też bardzo efektywna i ją bardzo polecam. Więc tak, już na dodatek mob, pułapka na mob spawnera właśnie z tym bugiem też niestety już nie działa. Też jestem teraz w trakcie wymyślania nowej metody, więc nie obawiajcie się, że moje poradniki pójdą na marne. Zawsze będzie coś nowego, zawsze coś wymyślę. Nie możemy już niestety klonować drzwi. Nie możemy robić połówek drzwi, tak jak pokazywałem w filmu z oknem, czyli nie możemy już tworzyć okna. Co zostało jednak zastąpione tym oknem tutaj z tych pułapek. Jak widzicie, w tej chwili już nie drzwi się rozwalają, tylko kaktus. No, Notch nieźle to rozwiązał. Następną zmianą jest to, że nie możemy już umieszczać przedmiotów na szkle. Niestety ja w tej chwili nie mam szkła, więc wam tego nie pokażę. Ale czytałem trochę i jest, powinno być to prawdą. Trochę zostało jeszcze zmniejszone zużycie procesora przy wybuchach TNT, czyli możliwe, że będziemy mogli teraz lepiej nagrywać już wybuchy takie TNT i nasz komputer nie będzie tak już lagował przy większych eksplozjach. I rzeczą, którą bardzo cenię, jest to, że Notch wreszcie zmniejszył występowanie rud w Minecrafcie, czyli nie będziemy teraz spotykać aż tak często właśnie tych różnych surowców. Moim zdaniem jest to bardzo dobra zmiana, na którą już długo czekałem, ponieważ no, występowanie w wcześniejszych wersjach tylu surowców po prostu było nielogiczne. No i w sumie to było na tyle, więc jeśli czegoś zapomniałem... Aha, jeszcze jest taki może mała zmiana, że w tej chwili, gdy używacie pirata, pojawi wam się komunikat w lewym górnym rogu, w tym rogu, gdzie jest właśnie napisana wersja gry, że używacie właśnie pirata. Pomimo tego, że pojawi wam się ten napis, możecie spokojnie grać na takim piracie, nie będziecie... gra wam się nie wyłączy, gra wam się nie zatnie. Więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że niczego nie zapomniałem. Jeśli tak, to piszcie w komentarzach. Oczywiście wtedy plusujcie. A jak dużo zapomniałem, no to będę musiał nakręcić kolejny film. Jak wiecie, ciągle są nowe update'y. Możliwe, że jeszcze dzisiaj kilka będzie. No ponieważ Notch poprawia ciągle bugi. Dzisiejszy dzień jest też dniem, w którym właśnie najwięcej update'ów wyszło z firmy Mojang. Więc mam nadzieję, że trochę się dowiedzieliście, że będziecie teraz aktualnie poinformowani o tym, co zmienia się w Minecrafcie. Oczywiście będę kontynuować tą serię przeglądów z Minecrafta i piszcie w komentarzach, czy robię to dobrze, czy wam się podobało. Jeśli tak, to kliknijcie w przycisk fajne i zapraszam do oglądania oczywiście kolejnych filmów, kolejnych poradników, jak i przeglądów. Miłego grania i pozdrawiam.